Stany Zjednoczone Ameryki. Kiedyś prawie 10 milionów kilometrów kwadratowych dziewiczej natury. Dziś kraj zamieszkany przez 330 milionów ludzi. USA dominują na świecie pod względem militarnym i finansowym. Ich wpływy są widoczne w każdym zakątku globu. Ameryka jest wielka, krzykliwa i zuchwała. W tym filmie przyjrzymy się kluczowym wydarzeniom w dziejach tego kraju. Od przełomowej rebelii. Wtedy USA były eksperymentem. Czy Stany mogły przetrwać? Do pozycji przywódcy wolnego świata. Panie Gorbaczow, proszę zburzyć ten mur. Gdybym umiał zabutelkować to, co miał Reagan, byłbym bogaty. To opowieść o nieskończonych możliwościach. Sama Ziemia wydawała się wskazywać, że wszystko jest możliwe. Niezmierzonych bogactwach. W tej misce jest złoto. To marzenie jest prawdziwe. I wolności na dobre i złe. Każdy opłakuje inaczej, ja cierpię codziennie. Ale czy Ameryka naprawdę jest krainą wolnych? Jak można być piewcą wolności, jeśli korzystało się z handlu niewolnikami? Jak stała się dzisiejszym mocarstwem? W zaledwie 1000 lat. Dzieją się rzeczy, o których nawet byście nie pomyśleli. 1000 lat historii. Ameryka. Ameryka 1000 lat temu. Zapierający dech w piersiach kraj. Jest domem prehistorycznej cywilizacji. Rdzenni Amerykanie przybyli na ten kontynent około 15 000 lat temu przez cieśninę Beringa z Azji. Na terenie obecnych Stanów Zjednoczonych żyją więc od wieków. Olbrzymi kontynent nie mógł jednak pozostać ukryty na zawsze. Przeskakujemy do roku 1492, kiedy Krzysztof Kolumb po raz pierwszy ujrzał Nowy Świat. Szukali sławionej w pieśniach krainy obfitości, gdzie wszyscy byliby wolni i gdzie czekałyby na nich wielkie bogactwa. Europejczycy podbijają oceany, za Kolumbem przybywają następni. Całe pokolenia Europejczyków pokonywały Atlantyk, marząc o Ameryce i nowym życiu. Hiszpanie jako pierwsi zbudowali stałą osadę na terenie obecnej Florydy. Potem pojawili się Francuzi, a za nimi Brytyjczycy. Pierwsi Anglicy osiedlili się w Ameryce Północnej w roku 1607. Uważali się za poszukiwaczy przygód. Zbudowali Jamestown w obecnej Wirginii. Nie byli rolnikami, nie mieli wiedzy ani umiejętności, które umożliwiłyby przetrwanie kolonii. W ciągu 10 lat ponad 80% z nich zmarło. Kiedy wydawało się, że brytyjskie osadnictwo w Ameryce Północnej jest skazane na porażkę, pojawił się pomysł uprawy tytoniu. Kolonia zaczęła się rozwijać. Pierwsza brytyjska kolonia otwarła wrota do nowego życia. Osadnicy uważali się za uciekinierów ze Starego Świata. Chcieli zbudować to lśniące miasto na szczycie, które miało być światłem dla reszty ludzkości. Każdy może spełniać marzenia, to kraina wielkich możliwości. To miało wielki wpływ na kształt Stanów Zjednoczonych. Najlepszym tego symbolem jest Statua Wolności. Górując nad nowojorskim portem, uosabia wolność i możliwości dla wszystkich. Kimkolwiek jesteś, skądkolwiek przybyłeś, w Stanach Zjednoczonych masz szansę na nowe, lepsze życie. Ale czy Ameryka naprawdę była krainą wolnych? Jak można być piewcą wolności, jeśli korzystało się na handlu niewolnikami? To luka w koncepcji Ameryki jako krainie ludzi wolnych. Sięga okresu, kiedy Ameryka stawała się państwem. Pierwsi afrykańscy niewolnicy pojawili się w Jamestown w roku 1619. Ten pierwszy statek przywiózł około 20 niewolników. Tak zaczęła się historia niewolnictwa w USA. George Washington miał niewolników, podobnie trzeci prezydent Thomas Jefferson. Konstytucja mówi, wszyscy ludzie stworzeni są równi. To pierwsza sprzeczność. Kobiety były pozbawione praw, podobnie rdzenni Amerykanie i niewolnicy. Ta odmowa uznania człowieczeństwa czarnych Amerykanów odbija się echem w całej historii kraju. Ameryka, jaką znamy dzisiaj, jedna z najbogatszych i najpotężniejszych demokracji świata, powstała na grzbietach niewolników. Światowej potęgi nie można budować na niemoralnych fundamentach, programowym wyzysku niemal nieograniczonej darmowej siły roboczej. W XVII i XVIII wieku afrykańscy niewolnicy pracowali głównie na plantacjach tytoniu na południu. Na początku XIX wieku wyparły je uprawy bawełny, na którą zapotrzebowanie rosło błyskawicznie w Ameryce i Europie. W XIX wieku sprzedawano miliony bel rocznie. Żeby zaspokoić popyt, potrzeba było coraz więcej niewolników. Ten system gospodarczy będzie miał wpływ na przyszłość kraju. Rosła też wartość niewolników. Zdrowi i silni byli uważani za cenny nabytek. To niewolnicza gospodarka pozwoliła Ameryce zbudować nadzwyczajne bogactwo, z którego korzysta do dzisiaj. Do roku 1860 liczba niewolników w Ameryce sięgnęła 4 milionów, co skutkowało istną eksplozją finansowej potęgi kraju. Łączna wartość wszystkich amerykańskich niewolników wynosiła około 3 miliardów dolarów. To więcej niż wartość wszystkich linii kolejowych i fabryk w kraju. Niewolnictwo było silnie zakorzenione na południu. Północna część kraju poszła inną drogą. Północ się mechanizowała, pojawił się system fabryk. Uprzemysłowiona północ nie potrzebowała tak wielu rąk do pracy. Dla północy gospodarka oparta na niewolnictwie była archaiczna. Ameryka zmierzała w inną stronę. W roku 1860 napięcia wokół kwestii niewolnictwa zbliżały się do szczytu. Sytuacja jeszcze się zaogniła, kiedy prezydentem został Abraham Lincoln. Był przeciwny niewolnictwu. Białe Południe obawiało się, że użyje swoich uprawnień do wyzwolenia niewolników i zniszczenia południowego stylu życia. Od tej chwili nie było już odwrotu. 11 stanów przekonanych, że rząd doprowadzi do zniesienia niewolnictwa, decyduje się odłączyć od północy. Stworzyły nowy kraj zwany Skonfederowanymi Stanami Ameryki. Kraj miał własną walutę i własny rząd, nawet nową konfederacką flagę. Dla Stanów Zjednoczonych ci ludzie byli zdrajcami. Zniszczyli Unię. Wybuchła wojna secesyjna. Rozpoczęła się bratobójcza walka, która zagrażała istnieniu Ameryki. Kwestię niewolnictwa miała rozwiązać najkrwawsza wojna w historii kraju. Ameryka 1000 lat temu. Bogata i żyzna kraina, nietknięta ręką Europejczyka, zmieniła się w zamożny, kwitnący kraj, ale zbudowany rękoma niewolników. W roku 1862 kraj jest na skraju największej zmiany w swojej historii. Stany i rodziny rozdziela krwawa wojna. toczona o przyszłość USA. Bez wątpienia przyczyną wojny było niewolnictwo, ale jego zniesienie nie było dla Lincolna najważniejsze. Priorytetem było zachowanie Unii. Pod względem historii kraj nie jest nawet berbeciem. Lincoln i wielu innych nie zamierza pozwolić, żeby zniszczył go ideologiczny spór. Brytania i Francja są gotowe uznać skonfederowane Stany za nowy kraj. Lincoln musi działać. W styczniu 1863 roku wydaje proklamację emancypacji. Mówi ona, że wszyscy niewolnicy na terenach zbuntowanych przeciw Unii zostają na zawsze uwolnieni. Jesteście wolni. Możecie teraz dołączyć do Armii Unii i walczyć dla nas. To był element strategii wojennej. Do walki z południem włączyło się prawie 200 tysięcy Afroamerykanów. Afroamerykanie będą teraz walczyć o własną wolność. Wojna secesyjna była najkrwawszą w dziejach Ameryki. Była brutalna i potworna. W roku 1865 konflikt zakończył się po 4 krwawych latach. Unia została ocalona. Uchwalono 13. poprawkę do konstytucji znoszącą niewolnictwo. 13. poprawka to spełnienie proklamacji emancypacji. Zniesienie niewolnictwa było przełomem. Pochodzenie nie było już wyrokiem wiecznej niewoli. Słynne słowa „Wszyscy ludzie stworzeni są równi” nareszcie się spełniły. Statua Wolności pozostaje świadectwem tego kluczowego momentu w dziejach Ameryki. Zerwane kajdany i łańcuchy u stóp posągu upamiętniają zniesienie niewolnictwa. Trzynasta poprawka zapewnia, że Afroamerykanie już zawsze będą wolni. Nie odpowiada jednak na pytanie, jaka będzie ta wolność. W Stanach przybyło 4 miliony wolnych obywateli. Co zrobimy? Jak się zmienimy? W roku 1896 Ameryka próbowała odpowiedzieć na te pytania. Doprowadziło to jednak do kolejnych podziałów, nierówności i rozlewu krwi. Po wojnie secesyjnej Stany weszły w 12-letni okres zwany rekonstrukcją. Rekonstrukcja to częściowo udany eksperyment dążący do zagwarantowania dawnym niewolnikom nowo nabytych praw. Skończył się on przedwcześnie przez determinację południa, żeby przywrócić dominację białych. Południe przegrało wojnę, ale ideologia białej supremacji przetrwała. Robili wszystko, żeby na południu dominowali biali. Wszyscy jesteśmy równi, ale rasy powinny żyć oddzielnie. Hasło brzmiało „równi, ale oddzielni”. Potrzebowali rasowej hierarchii, chcieli uczynić z niej prawo. I do tego doprowadzili. W roku 1896 pewna znacząca sprawa uczyniła segregację rasową prawem w całych Stanach Zjednoczonych. Sąd Najwyższy uznał, że jeśli usługi są dostarczane na równi, nie ma znaczenia, czy są segregowane rasowo. Na północy i na południu pojawia się mnóstwo ustaw, które prowadzą do podziału Stanów Zjednoczonych. Jeden świat dla białych, drugi dla czarnych. dotyczyły każdego aspektu życia. Małżeństwa międzyrasowe były zakazane. Nie można było pracować razem, ani razem jeść. Były szkoły dla czarnych i szkoły dla białych. Dla nas był jeden wagon kolejowy, dla białych 9. Nie było równości. Rozwijała się rasowa nierówność. Dla przeciętnego czarnego segregacja oznacza przeszkodę. Czarny chce się rozwijać dla dobra Ameryki, ale segregacja mu nie pozwala. Ameryka podzieliła się wzdłuż linii rasowych. Segregacja rasowa była upokarzająca i upadlająca. Nie byliśmy ludźmi żyjącymi w krainie wolnych. Wszystko to miało olbrzymi psychiczny wpływ na Afroamerykanów. Jeśli traci się pewne prawa, konsekwencje mogą być ponure. Zastraszanie i przemoc nie pozwalały Afroamerykanom normalnie żyć, a nawet korzystać z konstytucyjnego prawa do głosowania. Mogli zostać zabici, ich domy mogły spłonąć, mogli zostać zlinczowani. To sadystyczne formy przemocy, nie tylko fizyczny, ale także psychiczny terror. Zagrożenie przemocą rzucało długi cień na Afroamerykanów, warunkowało każdy ich ruch. Najgroźniejszą organizacją powstałą w tym okresie był Ku Klux Klan, który zastraszał czarne społeczności. Ku Klux Klan był organizacją terrorystyczną. Celem klanu było utrzymanie białych na szczycie rasowej hierarchii. Powiedziałem burmistrzowi, że jeśli odmówi rozmowy o kwestiach rasowych, zaczniemy ekonomiczny bojkot tego miasta. Największą siłę klan miał w latach 20. Należało wtedy do niego kilka milionów członków. Był tak potężny, że maszerowali ulicami Waszyngtonu przed Kapitolem. Wobec istnienia supremacyjnych organizacji jak klan i obowiązywania segregacji rasowej, równość wydawała się niemożliwa. Globalny konflikt miał jednak odmienić los Afroamerykanów. II wojna światowa była kolejnym punktem zwrotnym w dziejach wolności Amerykanów. 125 tysięcy Afroamerykanów wysłano za granicę. To, czego doświadczyli podczas służby, wywołało rewolucję. Pobyt za oceanem dla wielu Afroamerykanów stacjonujących w Wielkiej Brytanii, Francji czy Włoszech był swoistym oświeceniem. Mieli normalne kontakty z ludźmi innych ras, walczyli o wolność Europy, a potem wracali do kraju, który nie zapewniał im równego traktowania. Wielu czarnych weteranów żądało rasowych zmian i reform. Zapoczątkowali kampanię podwójnego V. Walczyliśmy z faszyzmem za oceanem, będziemy walczyć z rasizmem w domu. To byli prekursorzy ruchu praw obywatelskich z lat 50. i 60. Wydarzenie w Montgomery w Alabamie 5 grudnia 1955 roku stało się podwaliną raczkującego ruchu. Tego dnia Rosa Parks postanowiła, że nie ustąpi miejsca w autobusie białemu, choć tak nakazywało prawo segregacji rasowej. Została aresztowana. Złość czarnej społeczności, że zatrzymano tak znaną i szanowaną kobietę, doprowadziła do bojkotu komunikacji miejskiej w Montgomery. Przez ponad rok Afroamerykanie nie korzystali z komunikacji w Montgomery, doprowadzając firmę na skraj bankructwa. To zmusiło białych do rozmów i ostatecznie do zniesienia segregacji rasowej w autobusach. Rosa Parks zyskała miano matki ruchu praw obywatelskich. Bojkot w Montgomery wyniósł też na scenę młodego pastora Martina Luthera Kinga. Martin Luther King to symbol ruchu praw obywatelskich. Umiał porozumieć się z narodem, powiedzieć mu, że nie żyje tak, jak powinien. Już nie sprzedamy naszego prawa do wolności za miskę segregacyjnej zupy. Jest symbolem dzięki jego filozofii unikania przemocy. Słowa, że będziemy walczyć z niesprawiedliwością w sposób pokojowy, były bardzo radykalne. Kontrast był bardzo wyraźny. Inaczej niż w czasie wojny secesyjnej 100 lat wcześniej, pokojowe protesty stały się fundamentem całego ruchu, który rozwinął się w latach 60. Studenci wnieśli wigor i odwagę, których wcześniej brakowało. Tak zwane posiadówki były próbą zdobycia prawa do równego traktowania w barach południa. Zajmowali miejsca tylko dla białych, mówiąc, siedzimy tu i tu zostaniemy. Choć wylewano im drinki na głowy, mieli siedzieć cicho, nie reagować, nic nie robić. To były pokojowe akty obywatelskiego nieposłuszeństwa. W zasadzie ci studenci łamali prawo. 27 lutego zatrzymano 89 z 300 czarnych studentów z Nashville. To nowa radykalna faza protestu. Pokojowo łamali prawo. Wytrzymywali wszystko, czym atakowała ich struktura białej siły. Te ostrzejsze formy protestu wywołały rewolucję praw obywatelskich w latach 60. Zadzwonił z więzienia i powiedział, żebym się nie martwiła. To było smutne, ale jednocześnie zabawne. Późnym latem 1963 roku ponad 200 tysięcy ludzi pomaszerowało na Waszyngton. Zebrali się przed Mauzoleum Lincolna, w tym samym miejscu, w którym 40 lat wcześniej demonstrował Ku Klux Klan. Ich cel? Ustawa o prawach obywatelskich i wprowadzenie równości w pracy. Cieszę się, że uczestniczę w wydarzeniu, które przejdzie do historii jako największa demonstracja wolnościowa w dziejach naszego narodu. To na proteście w Waszyngtonie, stojąc przed Mauzoleum Lincolna, King wygłosił swoje słynne przemówienie „Miałem sen”. Ta przemowa była nie tylko snem, lecz także krytyką Stanów Zjednoczonych. King zwracał się do narodu w 100. rocznicę proklamacji emancypacji. Czy 100 lat po słowach Abrahama Lincolna stwierdzających, że Afroamerykanie są wolni, naprawdę tacy byli? Martin Luther King odpowiedział nie. Naród nie spełnił tej obietnicy. Martin Luther King rozumiał potencjał Stanów Zjednoczonych. Naciskał je, żeby żyły zgodnie z marzeniami ojców założycieli. Rok później uchwalono ustawę o prawach obywatelskich, kończąc prawie 100 lat rasowej segregacji. Ustawa o głosowaniu, przyjęta 12 miesięcy później, gwarantowała Afroamerykanom prawo do oddania głosu. Musiało minąć ponad 300 lat od przybycia pierwszych niewolników do Jamestown, żeby rozwiązać problemy, które dręczyły Amerykę. Kongres przyjął ustawę o prawach obywatelskich, potwierdzając ideę równości wszystkich ludzi. Ustawa o głosowaniu z roku 1965 dała Ameryce szansę utrwalenia statusu demokracji. W końcu Afroamerykanie mogli korzystać ze swoich konstytucyjnych praw, głosować, kształtować swoją przyszłość. Zyskiwali narzędzia polityczne, które umożliwiały wprowadzenie dalszych zmian w USA. To był bardzo ważny przełom. Ale 4 kwietnia 1968 roku doszło do tragedii. Martin Luther King zginął w zamachu w Memphis w Tennessee. Zbrodnia ugodziła również w postępy w walce z segregacją rasową, poczynione w ciągu minionej dekady. Wojownik pokoju został zastrzelony. To był wstrząs. Obok smutku i żałoby pojawił się gniew. Fakt, że padł ofiarą reżimu przemocy, był nie do zaakceptowania. W odpowiedzi Ameryka zapłonęła. Powiedziałem, że jestem ich bratem. Byłem tam, widziałem to. Zejdźcie z ulic, wracajcie do domów. Nie terroryzujcie, przywróćcie porządek. Z tego gniewu w latach 60. i 70. wyrósł ruch Czarna Siła, a wraz z nim nowe pokolenie afroamerykańskich działaczy. Ruch praw obywatelskich nie umarł z Martinem Lutherem Kingiem. Zmienił się. Czarna siła skupiała się na kwestiach dumy, ochrony przed brutalnością policji, potrzebie pracy i godności w pracy. Musimy im wyjaśnić, że za każdym razem, kiedy cierpimy, możemy chwycić za broń. Sami sobie to robią. Musimy im to powiedzieć. Wpływ czarnej siły i ruchu praw obywatelskich będzie odczuwalny także w przyszłych pokoleniach. Jego ducha uosabia młody prawnik z Hawajów, który został pierwszym czarnym prezydentem USA. Cóż za wspaniała chwila. Wielu Afroamerykanów nie sądziło, że jej dożyje. W chwili swojego wyboru Obama był postrzegany jako symbol pogodzenia się Ameryki z jej spuścizną niewolnictwa i rasizmu. Ale teraz bardziej niż kiedykolwiek widać, że tak nie było. Kwestie systemowej nierówności i dyskryminacji w XXI wieku pozostają tak samo palące jak wcześniej w historii Ameryki. Ruch Black Lives Matter kontynuuje walkę z rasizmem i brutalnością policji, wciąż obecnymi w życiu Afroamerykanów. Jego korzenie sięgają czasów pierwszych brytyjskich kolonii. Black Lives Matter jako kampania w XXI wieku wiąże się z rokiem 1619, 1776 i 1865. Każdy opłakuje inaczej. Ja cierpię codziennie. Black Lives Matter przypomina, że pozostała niespełniona obietnica, że wizji równości w Ameryce nie urzeczywistniono. Black Lives Matter mówi po prostu, że też się liczymy. Tysiąc lat temu Ameryka była niezbadanym lądem, domem prehistorycznej cywilizacji. Widzieliśmy, jak zmienia się w krainę szans dla milionów szukających nowego, lepszego życia. Odkryliśmy też, że nie wszystkim gwarantowała wolność. Jest jednak jeszcze jeden czynnik, który miał wpływ na obecny kształt Ameryki. Sama kraina. Od czasów pierwszych osadników szukających nowego świata wszystko było pograniczem. Pogranicze nie tylko określiło fizyczny kształt Stanów Zjednoczonych, ale także ich charakter. To płótno amerykańskiej tożsamości. Budując kraj od początku, staliśmy się poszukiwaczami przygód, którzy podbijali nowe tereny, tworzyli nowe idee i nową cywilizację. Ameryka wykształciła w sobie przekonanie, że wszystko jest możliwe. Sama ziemia wydawała się to sugerować. To jednak opowieść nie tylko o nowych początkach, lecz także o brutalnym i krwawym podboju. Osadnictwu białych w Ameryce towarzyszyło dziesiątkowanie rdzennych Amerykanów. Od początku były to relacje oparte na przemocy. Kiedy Ameryka ogłosiła swoją niepodległość w roku 1776 i stała się Stanami Zjednoczonymi, składała się z paska 13 białych kolonii na wschodnim wybrzeżu kontynentu. Wszystko na zachód od nich zwano pograniczem. Pogranicze jako strefa fizyczna była punktem stycznym osadnictwa i dziczy. Ludzie nie pojmowali, jak wielki jest ten kontynent. Wydawał się nieskończony. Pogranicze jawiło się jako strefa, która wciąż się przesuwa, która nie ma końca. Kluczowy dla identyfikacji Ameryki jako kraju pogranicza był prezydent z końca XIX wieku Thomas Jefferson. Miał wizję Stanów Zjednoczonych jako kraju wolnych rolników, rodzaj wiejskiej idylii, gdzie każdy ma swoją małą farmę z domkiem z białym płotkiem. Ale przy rosnącej populacji trzeba coraz więcej ziemi, żeby każdy miał swoje gospodarstwo. W roku 1803, żeby spełnić marzenie o ekspansji, Jefferson kupił wielki obszar od Francuzów, którzy przyznali sobie tę ziemię pod koniec XVII wieku. Obszar ten ciągnął się od Mississippi na wschodzie do gór skalistych na zachodzie. Stany Zjednoczone kupiły wielką połać ziemi za $15 milionów. To była transakcja, którą dziś trudno sobie wyobrazić. Kupiliśmy część kraju. Francuzi powiedzieli, chcecie? To macie. Z dnia na dzień obszar USA się podwoił. Ale Jefferson zapomniał, że prawdziwymi panami tej ziemi są rdzenni Amerykanie. Plemiona indiańskie żyły tam od tysiącleci. Zakup Luizjany po raz pierwszy zmusił rdzenną populację do migracji. To była pierwsza zdrada autochtonów przez amerykański rząd. Napór białych osadników na zachód miał fatalne konsekwencje dla rdzennych Amerykanów. Amerykańscy pionierzy nie widzieli w tym podboju, lecz szansę na spełnienie swojego przeznaczenia. Na zachodzie dostrzegli okazję, tanią ziemię i szansę na nowy początek. Marsz przez kontynent nie był tylko ich prawem, ale także religijnym obowiązkiem. Mieli zanieść tam oświeceniowe idee. W latach 1830-1869 400 000 ludzi pokonywało tysiące kilometrów przez Amerykę, żeby szlakiem oregońskim dotrzeć do nowej ziemi obiecanej. Szlak oregoński był rodzajem autostrady, która niosła białych amerykańskich osadników na wybrzeże Pacyfiku. Traperzy i tropiciele są forpocztą cywilizacji. Z każdą pokonaną milą tworzą historię. To była uciążliwa podróż przez suche pustynie, lodowate górskie przełęcze i wrogi teren. Nawet te trudy nie odstraszają przed migracją na zachód. Brak dróg, surowe otoczenie, kurz, pył i upał. Droga zajmowała pół roku i nie było odwrotu. Żeby zachęcić ludzi do tego niebezpiecznego przedsięwzięcia, rząd pokazał im kuszącą marchewkę. Ustawa o osadnictwie z roku 1862 miała zachęcić białych Amerykanów do migracji na wielkie równiny. Rząd obiecał im działki o powierzchni 65 hektarów. Jeśli zmienią je w pola, rząd im je podaruje. Osadnicy dostawali ziemię za darmo. Amerykański rząd spełniał marzenie Jeffersona o wysyłaniu białych farmerów na pogranicze i powiększaniu powierzchni USA. W zależności od tego, gdzie się osiedlili, było im ciężko albo bardzo ciężko przeżyć na amerykańskim zachodzie. Nie mieli chwili wytchnienia. Dziki Zachód należy do najbardziej charakterystycznych obrazów amerykańskiego pogranicza. Wszyscy znają westernowe historie o romantycznym bandycie albo kowboju. Dziki Zachód miał być krainą bezprawia i przemocy. Lepiej nie czerpać wiedzy ze spaghetti westernów, choć w legendzie Dzikiego Zachodu jest ziarenko prawdy. Zachód miał wiele do zaoferowania ludziom, którzy nie byli przywiązani do reguł obowiązujących w cywilizowanym świecie. Do zabójstw dochodziło prawie codziennie. Tak, to było dzikie miejsce. Na pograniczu było mnóstwo broni. Jej posiadanie było koniecznością. Tylko tak można było się bronić. Na zachodzie nie było wielu stróżów prawa. Liczyła się samoobrona. Ta obsesja na punkcie broni trwa do dziś. Kultura broni jest głęboko zakorzeniona w amerykańskim stylu życia. Broń wzbudza w Ameryce pozytywne skojarzenia z prawami jednostki. Prawo do noszenia broni sięga roku 1791, kiedy do amerykańskiej konstytucji dodano drugą poprawkę. Druga poprawka gwarantowała, że jeśli Brytyjczycy znowu zaatakują, Amerykanie będą w stanie bronić swoich domów. Wywalczyliśmy swoją wolność. Jeśli będzie zagrożona, mamy konstytucyjne prawo chwycić za broń, żeby jej bronić. Broń kojarzona jest z wolnością, co jest niezrozumiałe w krajach jak Wielka Brytania. Europejczycy są zdumieni i przerażeni amerykańską obsesją na punkcie broni. Te argumenty wciąż usprawiedliwiają posiadanie broni w USA. Amerykanie mają obecnie więcej broni na głowę niż jakikolwiek inny naród na ziemi. Obrońcy amerykańskiej kultury broni od razu wskazują na drugą poprawkę, na prawo do noszenia broni. Nie biorą pod uwagę, że uchwalono je ponad 200 lat temu, kiedy rzeczywistość była zupełnie inna. Chodzi o prawa nas wszystkich. Retoryka się nie zmieniła, ale broń tak. To jedna z ważniejszych kwestii. Czy kontekst z czasów muszkietów i strzelb odnosi się także do broni automatycznej? To część amerykańskiego życia, która wciąż dzieli społeczeństwo. Podbój Zachodu wiązał się z największą migracją w dziejach Ameryki. Ale miał straszliwe konsekwencje. Biali osadnicy wtargnęli na ziemię rdzennych Amerykanów. Kontakty z białymi zdziesiątkowały autochtonów. Umierali oni na choroby przywleczone z Europy, na które nie mieli wrodzonej odporności. Choroby zabiły więcej rdzennych Amerykanów niż wojny z białymi. Ale europejskie choroby nie były jedynym zagrożeniem. Rdzenni Amerykanie panowali nad większością kontynentu. Swobodnie przemierzali miliony hektarów. Biali chcieli zająć tę ziemię. Amerykański rząd nazywał to problemem indiańskim. Postanowiono zapędzić rdzennych Amerykanów na relatywnie niewielkie terytoria, które nie interesowały białych osadników. To był początek systemu rezerwatów, obszarów zbyt małych, żeby po nich wędrować. A rdzenni Amerykanie byli głównie nomadami. W rezerwatach byli pod kontrolą. Nie mogli ich opuszczać, w zasadzie byli więźniami. Ale rdzenni Amerykanie stawili opór. Chcieli bronić swoich ziem. W latach 60. i 70. XIX wieku wojna białych Amerykanów z rdzennymi ludami toczyła się na całych wielkich równinach. Rdzenni Amerykanie opierali się przez ponad 10 lat, ale w latach 80. było po wszystkim. Ludzie, którzy kiedyś swobodnie wędrowali, trafili do rezerwatów. To był wielki cios dla ich kultury, niezależności i prawa do ziemi. Stulecia wyzucia spraw zostawiły na tych społecznościach głębokie blizny. Nasi przodkowie mówili, że życie jest święte i musi być traktowane z szacunkiem. Tak postępowaliśmy. Jako amerykańscy obywatele zrobiliśmy swoje. To nie przypadek, że w społecznościach rdzennych Amerykanów mamy większy odsetek ubóstwa i bezrobocia. Dzisiejsze problemy są efektem stuleci wydziedziczenia i przesiedleń. Zabrano im całe ich życie, ich historię i związki z ich ziemią. Nie potrafię opisać skali zniszczeń. Nie umiem jej nawet pojąć. W XX wieku zaczęło się odrodzenie poczucia niezależności i plemiennej tożsamości rdzennych Amerykanów. Ruch praw obywatelskich z lat 60. nie ograniczał się do Afroamerykanów. Obejmował też rdzenne narody Ameryki i zapoczątkował inicjatywę na rzecz odzyskania przez rdzennych Amerykanów ich praw i niezależności po stuleciach opresji. Ta walka trwa do dziś. Amerykański rząd jest to winien rdzennym Amerykanom. Musi się nimi lepiej zająć. Ameryka musi robić więcej w tych historycznych kwestiach. Mają one bowiem wpływ na naszą współczesność. W ciągu zaledwie 150 lat liczba ludzi żyjących na terenie od Nowego Jorku na wschodzie po Pacyfik na zachodzie wzrosła z 38 milionów do 327 milionów. Pogranicze, tak długo obecne w amerykańskiej historii, zniknęło. Narysowano mapę współczesnej Ameryki. Oficjalnie pogranicze zniknęło w 1890 roku. To wywołało spory kryzys wśród ówczesnych Amerykanów. Gdzie teraz Ameryka znajdzie Amerykę? Ameryka stała się najambitniejszym krajem w dziejach świata. Wraz z tymi aspiracjami przyszło pragnienie znajdowania nowych granic do pokonania. Okazało się, że zawsze jest jakieś pogranicze. 3, 2, 1. Start misji Apollo 11. W latach 60. mieliśmy program Apollo i lądowanie na Księżycu. Dziś myślimy o kolonizacji Marsa. Amerykanie zawsze szukają nowych granic do przekroczenia, miejsc do podbicia i zaanektowania. Może jednym z nich jest Mars. Dziś Stany są militarną potęgą. Mają największe siły powietrzne i marynarkę wojenną na świecie. Ameryka ma 900 baz wojskowych w 46 krajach, organizuje manewry w każdym zakątku świata. Wojna jest osią amerykańskiej tożsamości. Ale dlaczego? Odpowiedź można znaleźć 245 lat temu. Ameryka powstała dzięki bezprecedensowemu rozlewowi krwi. Jej korzenie sięgają toczonej z Wielką Brytanią wojny o niepodległość. W roku 1775 13 kolonii zjednoczyło się w walce o niepodległość z Wielką Brytanią. Ameryka walczyła z opresyjnym rządem, z monarchią i brytyjskim panowaniem. W roku 1783 armia kolonialna odniosła zwycięstwo. Z rozlewu krwi zrodziło się nowe państwo. Rewolucja amerykańska to narodziny Stanów Zjednoczonych. To była wielka kulturowa zmiana. Z brytyjskich poddanych staliśmy się obywatelami amerykańskimi. Tyrańskie rządy Wielkiej Brytanii skończyły się. Stany Zjednoczone stały się niepodległym państwem. To ma wielki wpływ na amerykańską kulturę polityczną i tożsamość. Rewolucja amerykańska dała raczkującemu krajowi pierwszego prezydenta George'a Washingtona. Wybrano go za jego dokonania wojenne, a nie przez polityczne ambicje. Jako dowódca Armii Kontynentalnej w wojnie o niepodległość był uważany za zbawcę Stanów Zjednoczonych. Na jego prezydenturę zgadzali się wszyscy Amerykanie. Po 7 latach wojny z Wielką Brytanią Ameryka była gotowa na dobre zerwać z Europą. W mowie pożegnalnej Waszyngtona padają takie słowa: nie wiążmy się ze starym światem, z Europą. Reszta świata wikłała się w kłopoty. Ameryka chciała trzymać się z dala i zająć się własnymi sprawami. To stanowisko przybrało oficjalną formę, gdy sformułowano zasady doktryny Monroe'ego. Prezydent James Monroe oświadczył, że Ameryka nie chce się mieszać w europejskie spory. Uznał, że kraj nie może dać się wciągać w europejskie wojny. Ale w nowym stuleciu globalna katastrofa znowu postawiła USA twarzą w twarz z Europą. Amerykanie wzbraniali się przed przystąpieniem do I wojny światowej po części z niechęci mieszania się w sprawy Europy. Ten konflikt uznawano za efekt europejskich sojuszy i traktatów. Ameryka zmieniła zdanie dopiero, kiedy w roku 1917 niemiecki U-bot zatopił jej statek handlowy. Groźba wojny stała się rzeczywistością. Prezydent Woodrow Wilson niechętnie przystawił swoją pieczęć do wypowiedzenia wojny. W czasie Wielkiej Wojny Ameryka po raz pierwszy wysłała swoje wojska do obrony obcej ziemi. Kiedy wojna skończyła się 11 listopada 1918 roku w Europie Zachodniej, było ponad 2 miliony amerykańskich żołnierzy. Ponad 50 tysięcy straciło tam życie. Po krwawej jatce I wojny światowej polityka zagraniczna opierała się na izolacjonizmie. To zrozumiałem. Ameryka zmniejszała swoją armię i skupiała się na sprawach wewnętrznych. Koszmar tego globalnego konfliktu umocnił niechęć Ameryki do światowej polityki i międzynarodowych wojen. Kiedy więc w roku 1939 Wielka Brytania wypowiedziała wojnę hitlerowskim Niemcom, Ameryka nie była gotowa pomóc. Ten kraj pozostanie neutralny. Mam nadzieję i wierzę, że Stany Zjednoczone nie przystąpią do tej wojny. Ale wydarzenia z 7 grudnia 1941 roku zmieniły zdanie Ameryki o jej miejscu w świecie. Tego pamiętnego dnia 300 japońskich samolotów zaatakowało Pearl Harbor na Hawajach, największą amerykańską bazę morską na Pacyfiku. Kiedy Amerykanie spali, Japończycy uderzyli na lotniska, stocznie, pancerniki. Zadali cios w samo serce amerykańskiej floty pacyficznej. Atak na Pearl Harbor był dla pokolenia II wojny światowej tym, czym dla nas atak na WTC w roku 2001. Ameryka sądziła, że jest bezpieczna. Prawda okazała się inna. Tak jak w zamachach z 11 września w ataku na Pearl Harbor zginęło ponad 2000 Amerykanów. Kraj pogrążył się w szoku i żałobie. Nastąpiła zmiana paradygmatu. Pearl Harbor sprawiło, że amerykański izolacjonizm umarł. Japończycy mogli zniszczyć bazę marynarki, ale tym samym zjednoczyli naród. Od tej pory amerykańskie podejście do międzynarodowej wojny na zawsze uległo zmianie. Roosevelt zażądał od Kongresu wypowiedzenia wojny Japonii. I tak się stało. Ameryka w swym słusznym działaniu odniesie ostateczne zwycięstwo. W rezultacie Niemcy i Włochy wypowiedziały wojnę Ameryce. Ameryka odpowiedziała. Krótko po Pearl Harbor zaangażowała się w II wojnę światową. To doprowadziło do powstania największej amerykańskiej armii. Do walki zgłosiło się 36 milionów mężczyzn. Ten rząd wierzy w wytrwałość Amerykanów. Amerykańska pomoc odegrała kluczową rolę w pokonaniu nazistowskich Niemiec. W roku 1943 Francja była okupowana, a Wielka Brytania od dawna walczyła osamotniona. Amerykańscy żołnierze, materiały i pieniądze wraz z radzieckimi wysiłkami na froncie wschodnim były niezbędne, żeby odmienić koleje wojny. 8 maja 1945 roku alianci ogłosili zwycięstwo. Kraj zrodzony z rozlewu krwi zmienił się z niechętnego uczestnika 2 wojen światowych w fundament alianckiego sukcesu. Ale walki na Pacyfiku wciąż trwały. Zemsta USA za Pearl Harbor będzie najbardziej niszczycielska w dziejach świata. Kiedy w sierpniu 1945 roku Ameryka zrzuciła na Japonię 2 bomby atomowe, wojna natychmiast się skończyła. Hiroshima zniknęła w mgnieniu oka, zostały tylko ruiny. Zmieniło się miejsce USA w świecie. Zrzucając bomby atomowe, Stany Zjednoczone pokazały swą technologiczną przewagę nad każdym potencjalnym rywalem. W rezultacie USA wyszły z wojny jako globalne supermocarstwo. Ameryka znalazła świetną okazję, by podkreślić swój nowy status. Każdy superbohater potrzebuje superzbira. Stał się nim komunizm i Związek Radziecki. ZSRR i USA, sojusznicy z II wojny światowej, stali się wrogami w nowym konflikcie – zimnej wojnie. Po jednej stronie mamy Amerykę, która reprezentuje demokrację i wolny rynek. Po drugiej Związek Radziecki, utożsamiany z kontrolą państwa i łamaniem wolności jednostki. My byliśmy dobrzy, oni, Rosjanie, źli. Ameryka wzięła na siebie rolę obrońcy wolnego świata. Nastąpił niesamowity rozwój armii, związany z faktem, że Ameryka toczy bezustanną wojnę ze Związkiem Radzieckim i komunizmem. To w czasie zimnej wojny USA zaczęto nazywać liderem wolnego świata. Zwalczały komunizm na całym globie i w razie potrzeby interweniowały. Po II wojnie Ameryka przyjmuje dawną rolę Wielkiej Brytanii. Staje się największą demokratyczną potęgą świata. Następuje przejście ku interwencjonizmowi. Doktryna antykomunizmu stała się pretekstem do ingerencji w każdym zakątku świata. Jedną z takich interwencji była wojna w Wietnamie. Głównym celem Ameryki było zapobieżenie zwycięstwu komunizmu. Stany wysłały do Wietnamu najpierw doradców wojskowych, a potem żołnierzy. Pierwsi amerykańscy żołnierze dotarli tam w roku 1965. Ameryka zaangażowała się w kreujący podziały i krwawy konflikt, który miał trwać ponad 10 lat. Wojna wietnamska zostawiła wielką bliznę na amerykańskiej psychice. Amerykanie zakładali, że będzie to szybka interwencja militarna, że zatrzymają falę i nie pozwolą, żeby w Wietnamie zapanował komunizm. Ale tysiące żołnierzy zaczęło wracać do USA w workach na zwłoki. Co gorsza, zbrodnie amerykańskich żołnierzy pokazywały telewizje całego świata. Wojna wietnamska skończyła się w roku 1975, kiedy wojska komunistyczne zajęły Wietnam Południowy. Ameryka przegrała bitwę. Czy może jeszcze wygrać wojnę? W ciągu 1000 lat Ameryka przeszła zdumiewającą transformację. Od pierwszych kolonii na wschodzie wielkiego kontynentu po najdalsze zakątki Dzikiego Zachodu. Naród zrodzony z rozlewu krwi stał się policjantem świata, walcząc z komunizmem o globalną dominację. Kiedy po klęsce w Wietnamie amerykańskie przywództwo zaczęło się chwiać, pojawił się Ronald Reagan, 40. prezydent USA. Przyjmuję waszą nominację na kandydata na prezydenta. Gdybym umiał zabutelkować to, co miał Reagan, byłbym bogaty. Zimna wojna była dla niego świetnym tłem. Doskonale posługiwał się wzniosłymi moralizatorskimi hasłami o walce dobra ze złem. W roku 1987 Reagan poleciał do Berlina i wygłosił mowę, która zdefiniuje jego prezydenturę. W przemówieniu przed bramą brandenburską Reagan pokazał, co potrafi. Panie Gorbaczow, proszę otworzyć tę bramę. Reagan był hollywoodzkim aktorem i pławił się w blasku przywódcy wolnego świata. Poleciał do miejsca z najlepszym efektem wizualnym i wygłosił iście hollywoodzką kwestię. Panie Gorbaczow, proszę zburzyć ten mur. Tylko Reaganowi mógł ujść na sucho tak ckliwy hollywoodzki tekst. Ale odniósł wielki sukces i tym właśnie jest przemowa sprzed bramy brandenburskiej. 2 lata później, w roku 1989, słowa Reagana stały się rzeczywistością. Mur berliński, symbol zimnej wojny, runął. W roku 1991 rozpadł się także Związek Radziecki oraz komunistyczna władza nad Europą Wschodnią. Ameryka zwyciężyła, stając się największą potęgą na świecie. W historii nie było równie wielkiego i potężnego imperium. Stany przewyższyły nawet Cesarstwo Rzymskie. Ameryka przewodziła światu. Rozmawiając o tym, Amerykanie mówią: wygraliśmy. I przez chwilę w latach 90. to była prawda. Nie mieli żadnego rywala. Nastały czasy świetności. Zimna wojna dobiegła końca. Ale 11 września 2001 roku Ameryka znowu przeszła wielką próbę. Zamachy z 11 września były dla USA katastrofą. Nie tylko dlatego, że zginęły tysiące Amerykanów. Chodzi o to, że świat przestał postrzegać Amerykę jako niezwyciężoną. Niszczycielskie ataki zaczęły nowy konflikt – wojnę z terroryzmem. Na mój rozkaz wojska Stanów Zjednoczonych rozpoczęły ataki na obozy treningowe Al-Kaidy i instalacje militarne reżimu talibów w Afganistanie. Po 11 września Stany poszły na wojnę w Afganistanie, a 2 lata później w Iraku. Od tamtej pory walka z terroryzmem jest głównym hasłem każdej kampanii prezydenckiej. Nie zachwiejmy się w naszym postanowieniu pokonania terroryzmu i osiągnięcia trwałego pokoju i bezpieczeństwa. Walczymy dziś z terrorystami, którzy mogą być wszędzie. Te konflikty nie mają określonego miejsca ani czasu, co znaczy, że wojna może trwać wiecznie. Skąd będą wiedzieć, że pokonali terroryzm? Na wojnę z terrorem i największą armię świata Ameryka wydała już ponad 6 bilionów dolarów. Utrzymanie amerykańskiej potęgi militarnej wymaga jednej z najbogatszych i najmocniejszych gospodarek świata. Nie ma lepszego symbolu amerykańskiego bogactwa niż nowojorska giełda. Mimo że jest młodsza od londyńskiej o prawie 250 lat, jest warta ponad 2 razy więcej. Codziennie przepływają przez nią miliardy dolarów. W Ameryce zawsze chodziło o zbicie majątku. To tam jechali wszyscy, którzy chcieli zarabiać. Idea zdobywania bogactwa jest dla Amerykanów najważniejsza. Finansowa dominacja Ameryki to historia wzlotów i upadków, olbrzymich majątków i skrajnej nędzy. Jak USA stały się jednym z najbogatszych krajów świata? Amerykanie cenią sukces. Kochają go. Już pierwsi osadnicy chcieli zbudować nowy świat. Chcieli żyć w dobrobycie. Kiedy w latach 20. XVII wieku pierwsza brytyjska osada Jamestown zaczęła rozkwitać, ku nowemu światu zmierzali też inni europejscy osadnicy. W roku 1624 Holendrzy założyli kolonię na wyspie zwanej Manhattan. Zanim powstał Nowy Jork, był Nowy Amsterdam, osada holenderskich kupców. Kupili wyspę Manhattan od plemienia Lenape za 60 guldenów, czyli mniej więcej 1000 dzisiejszych dolarów. Koloniści szybko zaczęli rywalizować. Brytyjczycy toczyli zażarty spór z Holendrami. Holendrzy chcieli się bronić, więc w roku 1652 wzdłuż południowego brzegu Manhattanu zbudowali mur zwany De Wall. Dziś to Wall Street, jedna z najważniejszych ulic globalnego kapitalizmu. Ale mur nie zatrzymał Anglików na długo. W roku 1664 Holendrzy oddali im Nowy Amsterdam. Anglicy nazwali go Nowym Jorkiem na cześć Jakuba II, księcia Jorku, późniejszego króla Anglii. Musiało minąć kolejne 100 lat, zanim Wall Street stała się finansową stolicą Ameryki. Pod koniec XVIII wieku grupa mężczyzn zawarła tzw. umowę platanową. 24 kupców umówiło się, że będą handlować tylko ze sobą. Stworzyli system handlu zamkniętego. Ta umowa to jeden z najważniejszych dokumentów finansowych w historii Ameryki. Stworzyła podwaliny pod słynną nowojorską giełdę. Cena referencyjna 132. Nie wiem, daj mi chwilę. Ameryka potrzebowała przemysłu, żeby handlować. Kluczem okazała się ziemia. W XIX wieku przeważały 3 uprawy. Najwięcej produkowano bawełny, potem był tytoń i trzcina cukrowa. W roku 1848 przypadkowe odkrycie w Kalifornii zmieniło amerykańską drogę do bogactwa. Pracując w miejscowym młynie cieśla James Marshall zauważył w wodzie coś lśniącego. Płatki czystego złota. Odkrycie tego kruszcu w Sutter's Mill to jedno z najważniejszych wydarzeń w historii Ameryki. Myślę, że pierwsi poszukiwacze chcieli utrzymać to w tajemnicy, ale się nie udało. Do roku 1849 wieści dotarły na wschodnie wybrzeże. Do Kalifornii ruszyły tysiące ludzi, zwabionych szansą na natychmiastowe bogactwo. Poszukiwaczy zwano 49ersami. Poświęcili wiele, żeby tam dotrzeć. Rzucali pracę, sprzedawali domy, zostawiali rodziny. Średni dzienny zysk wynosił $20, ale szybko można było się wzbogacić o wiele bardziej. To marzenie było prawdziwe. Domowej roboty kopalnia złota gotowa. Przy cenie złota $33 za uncję daje niezły zysk. Chłopcy, w tej misce jest złoto. Odkrycie złota nie tylko uczyniło ludzi bogatymi, ale całkowicie odmieniło Kalifornię. Gorączka złota miała dramatyczny wpływ na ten stan. Do gospodarki trafiły olbrzymie ilości złota, co napędzało wiele procesów ekonomicznych. Doprowadziło do finansowego, rolnego i produkcyjnego rozwoju Kalifornii. W szczytowym roku 1852 z ziemi wydobyto złoto warte $81 milionów. Wiele firm wywodzi się z Kalifornii. Levi Strauss zaczął szyć tam swoje słynne dżinsy. Były to spodnie robocze do kopania. Kalifornia powoli stawała się gospodarczą potęgą, którą jest obecnie. To była olbrzymia społeczna i ekonomiczna zmiana zachodniego wybrzeża i całych Stanów. 49ersi stali się ważnym elementem historii Kalifornii. Nazwa drużyny futbolowej San Francisco 49ers świadczy o tym, jak bardzo to pokolenie poszukiwaczy złota przeszło do legendy. Po 1000 lat Ameryka zdominowała świat swoją militarną potęgą. Panie Gorbaczow, proszę zburzyć ten mur. Nowy Jork stał się finansowym sercem świata. Nie wiem, daj mi chwilę. Odkrycie złota w roku 1848 na zawsze zmieniło ekonomię kraju. Ameryka stała się gospodarczą potęgą, jaką jest obecnie. Konsekwencją gorączki złota było też zrewolucjonizowanie innego aspektu życia Amerykanów – transportu. Gorączka złota pokazała, jak daleko jest Kalifornia. Pojawiły się żądania budowy kolei transkontynentalnej łączącej wybrzeże wschodnie z zachodnim. Prace rozpoczęto w roku 1862. Przez następne 7 lat 2 firmy ścigały się do miejsca spotkania, kładąc 2900 km torów. Od Kalifornii z jednej strony po Nebraskę z drugiej. Kiedy spotkały się w Utah w roku 1869 i kiedy wbito ostatni gwóźdź, narodziła się nowa era. Powstanie kolei transkontynentalnej to kluczowy moment w ekspansji Ameryki. Ludzie mogli przemierzać Stany znacznie szybciej. Miało to ogromne znaczenie gospodarcze. Umożliwiało transport towarów w kraju i za morze w czasie, kiedy Ameryka rozwijała swój przemysł. Kolej przyczyniła się do tak gwałtownego rozwoju amerykańskiego przemysłu, że w roku 1890, 250 lat po tym, jak Holendrzy zajęli Manhattan, USA stały się najpotężniejszą gospodarką świata. Niektórzy zostali obrzydliwie bogaci. Bandyccy baronowie to negatywnie nacechowana nazwa wielkich przemysłowców i kapitalistów z końca XIX wieku. Byli to magnaci kolejowi, m.in. Jay Gould, Cornelius Vanderbilt oraz oczywiście J.P. Morgan. Znany dziś jako bank inwestycyjny z londyńskiego Canary Wharf, finansowy gigant zawdzięcza swoją sławę i bogactwo amerykańskiej kolei. Pod koniec XIX wieku J.P. Morgan posiadał 24 różne kompanie kolejowe, dzięki czemu zarządzał 1/6 wszystkich kolei w USA. To był początek biznesu korporacyjnego. To czasy wielkich bogactw, ale dla nielicznych. Przepaść pomiędzy zamożnymi a biednymi była coraz większa. Kiedy wielkie korporacje zarabiały miliony i tworzyły gospodarkę płacową, pracownicy osiągali wyższy dochód. Przed Ameryką otwierała się dekada wielkiego dostatku. Lata 20. XX wieku. Tancerki, całonocne imprezy, jazz i art deco. Amerykańska obsesja na punkcie bogactwa i sukcesu przynosiła owoce. Gospodarka kwitła, kraina obfitości zmieniała amerykański sen w rzeczywistość. W Nowym Orleanie w biznesie i handlu ma powstać 500 000 nowych miejsc pracy. Wydawało się, że dobre czasy nigdy się nie skończą. Lata 20. dosłownie lśniły. Elektryczność stała się powszechna, produkcja była masowa. Fabryki produkowały dobra konsumpcyjne, samochody i całą resztę. Najsłynniejszym człowiekiem korzystającym z dobrodziejstw elektryczności był Henry Ford. Stworzył pierwszą linię produkcyjną do montażu swojego modelu T. Bitwa ze stratami czasu została wygrana. Samochody zjeżdżają z taśmy montażowej w tempie 1/40 sekund. Jego wynalazek skrócił czas produkcji samochodu z ponad 12 godzin do 90 minut. Sprzedano miliony Fordów T. Ameryka mogła napędzać swoją gospodarczą dominację. W latach 20. wzrost gospodarczy Ameryki uległ podwojeniu. Zatrudnienie i płace rosły, ludzie mieli więcej pieniędzy niż kiedykolwiek. Właśnie w tym czasie narodziła się kultura konsumencka, której symbolem jest Ameryka. Nakłaniani reklamami i nowymi formami kredytów Amerykanie wydawali i pożyczali jak nigdy wcześniej. Masowa produkcja kształtowała styl życia. Ludzie kupowali lodówki i pralki. Nie stać cię na nową lodówkę? Żaden problem, weź na nią kredyt. Wielu ludzi wpadało w spiralę zadłużenia. Ameryka miała poznać prawdziwą cenę dobrobytu. W roku 1929 okazało się, że rozkwit to bańka, która pękła. 29 października 1929 roku w tak zwany czarny wtorek amerykańska giełda się załamała. W panice 16 milionów akcji sprzedano za ułamek ich wartości. Owoce amerykańskiej rewolucji rolnej i przemysłowej zniknęły w jednej chwili. Okazało się, że handlują zwykłymi świstkami papieru, które mają wartość tylko wtedy, kiedy rynek jest zdrowy. Nowy Jork, najbogatsze miasto najbogatszego kraju świata, zbankrutował politycznie i gospodarczo. Wyparowały miliardy dolarów. Ameryka pogrążyła się w wielkim kryzysie. Wszyscy znamy obrazy maklerów rzucających się z okien i ludzi biegających w przerażeniu i rozpaczy, bo stracili wszystkie swoje pieniądze, kiedy rynek się załamał. To spowodowało głęboki kryzys zaufania i wielkie rozliczenia. Domek z kart naszego dobrobytu runął. Upadek rynku spowodował zniknięcie 50 miliardów dolarów. Człowiek z dolarówką stał się królem, ale trudno go było znaleźć w tłumie bezrobotnych. Krach na Wall Street i wielki kryzys należą do najsmutniejszych wydarzeń w historii USA. Dotknęły wszystkich. Oczywiście najwięcej stracili najbogatsi, ale najbardziej ucierpieli ubożsi. Na początku lat 30. 25% Amerykanów nie miało pracy. W roku 1933 na ratunek Ameryce przyszedł prezydent Roosevelt. Kiedy USA zmagały się z wielkim kryzysem, to właśnie Roosevelt zachęcał do aktywności i współczucia. Miał użyć potęgi rządu federalnego do wyciągnięcia Ameryki z kryzysu. Roosevelt wprowadził przełomowy plan, żeby pobudzić gospodarkę. Nazwano go Nowym Ładem. Misją Roosevelta było wysłanie Amerykanów z powrotem do pracy. Zorganizował wiele programów i agencji, które miały pobudzić amerykańską gospodarkę. Do połowy czerwca 300 000 młodych mężczyzn zniknęło z ulic, żeby pracować w cywilnym korpusie ochrony przyrody. Ludzie nazywali to zupą z literkami. Rząd prowadził mnóstwo programów federalnych z akronimami jak SEC, WPA czy TVA. Wszystkie miały pomóc Ameryce przetrwać kryzys. Nowy Ład, choć nie pozbawiony wad, złagodził skutki kryzysu i dał wielu Amerykanom pracę. Sam widok ludzi podbijających karty pracy i pędzących do linii produkcyjnych to dobre wieści. Każdego dnia z fabryki wyjeżdżały tysiące nowych samochodów, a robotnicy znowu mieli co jeść. Krach z 1929 roku nie był jednak jedynym w dziejach nowojorskiej giełdy. Lata 20. w USA to początek stuletniego okresu wzlotów i upadków. Krach finansowy z września 2008 był największą gospodarczą katastrofą w Ameryce od czasów wielkiego kryzysu. Wszyscy tracą prywatne oszczędności, nasi klienci tracą pieniądze, dzieją się bezprecedensowe rzeczy. Krach na Wall Street z 1929, kryzys w latach 2007-2008 wynikały z tego samego problemu. Nasz system przypomina kolejkę górską, te upadki są jego częścią. Kiedy rynek runął jeszcze raz, Amerykanie stracili prawie $10 bilionów i doszło do globalnej recesji. Znikają całe majątki. Ludzie tracą to, co zarobili przez wiele lat. W roku 2020 finansowy koszt epidemii COVID-19 wciąż był nieznany. Ale Ameryka zawsze się odradza. Ameryka sprzyja powstawaniu biznesowych tytanów, ponieważ wierzy w ducha przedsiębiorczości. Ludzie tu nie obawiają się zaryzykować, sprawdzając nowy pomysł, nawet jeśli może on zawieść. Oczywiście pojawiło się nowe pokolenie przedsiębiorców, którzy wprowadzili Amerykę w XXI wiek. System polega na przeciągnij i puść. Wszystko działa płynnie. Dziś Krzemowa Dolina w północnej Kalifornii to amerykańskie centrum techniki i innowacji. Nazwa tego miejsca ma związek z wielką koncentracją firm elektronicznych i komputerowych, które rozwijają się tam od lat 50. Pod pewnymi względami to kolejna gorączka złota. I to niedaleko miejsca, gdzie doszło do pierwszej. To tam widzimy rozwój masowej technologii, którą Stany Zjednoczone skutecznie sprzedają na całym świecie. Microsoft, Apple, Amazon, Krzemowa Dolina przynosi wielkie zyski. Tak jak kolej transkontynentalna przetarła szlak dla przemysłowych magnatów, rewolucja techniczna stworzyła własnych bandyckich baronów. Postaci się zmieniły, ale schemat pozostaje ten sam. To historia grupki ludzi generujących wielkie bogactwa i kontrolujących ważne gałęzie przemysłu. Istnieją analogie, widać to zwłaszcza, gdy analizuje się, do jak niezdrowego stopnia korporacje dominują rynek. Kumulacja bogactwa tworzy także coraz większą przepaść pomiędzy bogatymi a biednymi. Dziś Krzemowa Dolina jest warta prawie $3 biliony i sprzedaje swoje pomysły na całym świecie. USA dały światu najsłynniejsze kulturowe symbole. Ameryka jest wielka, krzykliwa i zuchwała. Burgery, wieżowce, Statua Wolności, centra handlowe, baseball. Kultura konsumencka, którą przejmujemy chętnie, jeśli niechciwie. Jak żaden inny kraj, Ameryka jest mistrzem w eksportowaniu swojej kultury, czyniąc ją znaną na całym świecie. jak USA stały się globalnym fenomenem. Wszystko zaczęło się, kiedy w latach 20. ubiegłego wieku kraj przeistoczył się w gospodarczą potęgę. Amerykanizacja w sensie globalnym wywodzi się z początków XX wieku. Po I wojnie światowej Ameryka stała się znaczącą siłą gospodarczą, ale potrzebowała rynków zbytu. USA postrzegają zagranicę jako odbiorców swoich produktów oraz idei. To wtedy Ameryka staje się prawdziwą globalną potęgą kulturową i gospodarczą. Eksport amerykańskich wartości, kapitalizmu, zwyczajów i gustu. I w USA znalazła na to idealny sposób. Kluczem do udanego eksportu kultury amerykańskiej jest Hollywood. To niezwykła machina produkująca amerykańskie sny i wysyłająca je do każdego zakątka ziemi. Wielu ludzi postrzega Stany Zjednoczone przez pryzmat Hollywoodu. Taka jest Ameryka dla większości świata. To ważne, możemy zostać sami? Czemu? Dobrze się bawię. To sposób na rozpowszechnianie nie tylko amerykańskiej kultury, lecz także humoru, dramatów i traum społeczeństwa USA. Wszystko to za pośrednictwem Hollywoodu. Dziś Hollywood to wielomiliardowy przemysł i show biznesowa stolica świata. Dał nam największe gwiazdy. Mimo obecnej sławy, początki Hollywood były bardzo skromne. Hollywood powstał jako mała osada rolnicza pod koniec XIX wieku. Farmerzy przekonali się jednak, że ziemia tam nie jest zbyt żyzna, więc wzięli się za produkcję filmów. Nawet słynny znak powstał jako reklama domów na podmiejskim osiedlu Hollywoodland. Dziś to Hollywood Hills, jedna z najzamożniejszych dzielnic Los Angeles. Wielu producentów filmów, którzy przenieśli się do Hollywoodu, odkryło, że jest tam mnóstwo naturalnych scenerii i różnorodnych krajobrazów oraz swobodniejszy styl życia. Kalifornia przyjęła ich z otwartymi ramionami. Pierwsze studio filmowe powstało na Sunset Boulevard. W 1923 założono wytwórnię Warner Brothers. Narodził się przemysł filmowy. Lata 20 i 30 to jego złota era. To tam nakręcono pierwsze filmy dźwiękowe. Zerwę to. Dzięki swojemu obrazowi w filmach Ameryka zawsze wydaje się wspanialsza, bardziej ekscytująca i lepsza niż reszta świata. W Wielkiej Brytanii w latach 20. i 30. mawiało się, że przez hollywoodzkie filmy młodzi Brytyjczycy jedzą, rozmawiają oraz myślą i marzą po amerykańsku. Lata 20. to nie tylko złota era Hollywoodu. To wtedy pojawi się najsłynniejszy produkt Ameryki – fast food. Fast food, a zwłaszcza hamburger, to synonim amerykańskiej kultury. To symbol nowoczesności. Produkowany masowo, łatwo dostępny, tani i demokratyczny. Całkowite przeciwieństwo tego, co oferuje paryska restauracja. Żeby zmienić ten przysmak w instytucję kulturalną, jaką jest obecnie, wytwórcy zastosowali takie samo rozwiązanie jak Henry Ford w produkcji samochodów. Amerykańskie fast foody zaczęły się od firmy White Castle, powstałej w Kansas w 1921. Przy wytwarzaniu hamburgerów firma zastosowała metody produkcji masowej, taśmę montażową. Tutaj przygotowywanie jedzenia zmieniono w naukę. Komputery robią frytki. Te i inne techniczne innowacje gwarantują standardy, których wymagają klienci. To iście amerykańska fascynacja przemysłem, wydajnością i techniką. Firma White Castle zmieniła posiłek w amerykański symbol. Narodził się fast food. Świat fast foodów jest ekscytujący, nowy i nowoczesny. Stał się globalnym symbolem amerykańskiego kapitalizmu. Fast foody poniosły amerykańskie przesłanie kulturowe po całym świecie. Dotyczy to zwłaszcza jednej marki. W Ameryce Coca-Cola to instytucja kultury. Stała się symbolem amerykanizacji, amerykańskiego snu, wolności, młodości, nowoczesności i wszystkiego, co zdaniem ludzi reprezentują USA. Dziś to największy producent napojów gazowanych na świecie, ale swój międzynarodowy sukces zawdzięcza II wojnie światowej. W środku II wojny światowej Dwight Eisenhower, przyszły prezydent, poprosił właścicieli Coca-Coli o dostarczanie jej amerykańskim żołnierzom. Fabryki Coca-Coli powstawały na całym świecie. Istnieli nawet tak zwani Coca-Colowi pułkownicy, lokalni przedstawiciele firmy dostarczający Coca-Colę żołnierzom. W trakcie wojny amerykańscy żołnierze wypili podobno aż 5 miliardów butelek Coca-Coli. Coca-Cola była tym samym, co amerykański wysiłek wojenny. Ludzie poza granicami USA zaczęli kojarzyć Coca-Colę z kulturą amerykańską. Amerykanie zdołali wysłać w świat podkolorowany obraz swojego stylu życia. Coca-Cola to Ameryka w butelce. II wojna światowa przyniosła światu amerykańską kulturę. Po zakończeniu II wojny światowej Ameryka była pełna samozadowolenia i wiary w siebie. W latach 50. Amerykanie dobrze zarabiali, mieli więcej pieniędzy niż kiedykolwiek wcześniej i mieli je na co wydawać. Dzięki nowej zamożności miliony białych Amerykanów przeniosły się na przedmieścia. W latach 50. pojawiła się idea przedmieść. Wielu białych należących do klasy średniej porzucało miasta na rzecz przedmieść, gdzie mogli mieć większe domy i przestrzeń dla dzieci. Wtedy pojawił się ten obrazek z białym płotkiem, dokładnie przystrzyżonym trawnikiem przed domem i rodziną z dwojgiem dzieci. Tak zwane miasta lewitów, skromne, niedrogie domy stały się symbolem życia na przedmieściach i Ameryki w latach 50. Tej kultury i stylu życia zazdrościł Amerykanom cały świat. W latach 50. ludzie spoza USA zaczęli dostrzegać perfekcję amerykańskiego życia i amerykańskiego snu. Wielka Brytania, Francja czy zachodnie Niemcy leżały w gruzach, natomiast Stany Zjednoczone rozkwitały. Ameryka była w technikolorze, Europa czarno-biała. Lecąc z Londynu do Nowego Jorku miało się wrażenie podróży do przyszłości odległej o 20 lat. W latach 50. brytyjski premier Harold Macmillan powiedział Brytyjczykom, że nigdy nie mieli tak dobrze. Ale Amerykanie zawsze mieli lepiej. Mieli lodówki i wielkie supermarkety. W latach 50. ten świat dostrzeżono na całej planecie. Dobre życie na przedmieściach. Ten obraz Ameryki sięgający korzeniami lat 50. znamy wszyscy. Wraz z przedmieściami pojawił się inny globalny eksporter – Disneyland. Prawdopodobnie najsłynniejszy park rozrywki na świecie – Disneyland. Jego rozmiary robią jeszcze większe wrażenie z wysokości 300 metrów. Każdy w moim wieku wie, czym był dla nas Disneyland, kiedy byliśmy mali. To była wizja czystej przyjemności, niewinnej, rodzinnej zabawy. Uosabia wiele fantazji Amerykanów na temat siły i bogactwa amerykańskiej kultury. To rozrywka, ale w pewnym sensie także odbicie amerykańskiego życia. Jest tam mnóstwo fast foodów, świetna obsługa klienta i cała reszta. Kwintesencja amerykańskiej kultury konsumpcyjnej. Dziś Kulturowa dominacja Ameryki wciąż rośnie. We wszelkich aspektach życia, od ubrań, które nosimy, przez to, gdzie jemy i co kupujemy, zmagamy się z niepowstrzymaną falą amerykanizacji. USA dominują kulturowo, finansowo i militarnie. Próbują zdobyć serca i umysły ludzi na całym świecie. Ta opowieść o wolności przyciąga. Jest coś w tej wizji lśniącego miasta na szczycie. Wciąż nie potrafimy odrzucić tej mrzonki. Ale rany z amerykańskiej przeszłości nie poszły w zapomnienie. Dla przeciętnego czarnego segregacja to przeszkoda. Jej wizerunek został splamiony. Chiny, Chiny, 58, Chiny. USA zaczynały z bohaterem wojennym u steru. Dziś krajem rządzi gwiazdor reality show. Dzieją się rzeczy, o których nawet byście nie pomyśleli. Trump przykrył wiele amerykańskich problemów, ale one nie znikną. A jeśli Trump jest tylko zapowiedzią tego, co będzie się działo w latach 20. i 30. XXI wieku? Wersja polska Smack Jam Studio. Tekst Marcin Skrobosz. Czytał Paweł Bukrewicz.